drugą edycję Międzynarodowej Konferencji Producentów Biogazu i Biometanu Green Gas Poland 2019. W pełni podzielamy przekonanie o nagrodzie Ambasador Biogazu 2019 dla pana ministra, dla ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, a nagrodę przekazujemy na ręce dyrektor generalnej w tymże ministerstwie pani minister Moniki Rzepeckiej. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank the organizers very much for this possibility of being with you today. I sincerely hope that this conference will contribute to the future uptake of biogas and biomethane industry in Poland. Szerokie zagospodarowanie biometanu do różnych celów, czy to będzie produkcja ciepła, czy jako paliwa gazowego w kuchenkach na terenach wiejskich, czy też szerzej i potem dalej w transporcie. Tu też z Ministerstwem Energii wspólnie pracujemy nad koncepcjami po to, żeby to rozwinąć. Only 10 countries in EU28, still EU28, do not import Russian natural gas. Do you really feel comfortable when reading that? Only 10 countries out of 28. Baltic countries and Finland do import 100%. Cały rynek, cały segment biogazu rolniczego związany z produkcją rolno-spożywczą nadal będzie i będzie się rozwijał, ponieważ tak jak rozwija się rolnictwo, tak samo będą potrzeby utylizacji gnojowicy, obornika, nie wiem, pomiotu kurzego, wszystkiego tego, z czego Polska słynie jako producent. Otrzymuje